Analiza techniczna, wykres. Tak jak poprzednio już mówiłem, będziemy się opierać głównie o metodę analizy technicznej. W tym celu pokażę Ci trzy rodzaje wykresów. Te najbardziej popularne, z którymi już pewnie się spotkałeś, a jeżeli jeszcze nie, to w najbliższej przyszłości się na pewno zetkniesz. Pierwszy, najbardziej popularny, jest to wykres liniowy. Jak widzisz, jest to wizualizacja ruchów ceny w określonym okresie czasu, który rysowany jest za pomocą linii. On jest najbardziej popularny i wydawałoby się najłatwiejszy do interpretowania. Kolejny rodzaj wykresów to są już wykresy słupkowe. Czyli każda sesja albo każdy tydzień, bo pamiętaj, że taki słupek może Ci wizualizować określoną jednostkę czasu. Może to być dzień, tydzień, miesiąc. W ustawieniach to sobie ustawiasz i po prostu w ten sposób rozpatrujesz sytuację na wykresie. Wszystkie ustawienia, co, gdzie, jak, pamiętaj, będziesz miał w dalszej części tego kursu. W tym momencie chciałbym, żebyś skupił się na tym, czym się z Tobą dzielę. A więc taki słupek składa się z czterech elementów. Minimum, maksimum, czyli poziomów, konkretnych poziomów numerycznie określonych, tak? Czyli nie tak na oko, tylko konkretnie możesz sprawdzić na wykresie, jaki to jest poziom, gdzie cena odchyliła się w trakcie sesji. Tak? Powiedzmy, wizualizując tutaj, że taki słupek wizualizuje nam jeden dzień. Natomiast cena otwarcia i cena zamknięcia to jest cena, po której w przypadku otwarcia to początek sesji, a cena zamknięcia zakończenie sesji. Łatwiej to będzie zrozumieć na przykładzie trzeciego rodzaju wykresów i tego, w oparciu o który my będziemy się posługiwać i poruszać na rynku, to jest już wykres świecowy. Intuicyjnie już widać, że zielone świece to są sesje wzrostowe. Czerwone świeczki to są sesje spadkowe. W zależności od tła, które sobie tam wybierzemy na wykresie, tak jeśli to będzie białe tło, to też możemy mieć zielone i czerwone, ale przy białych tłach na przykład najczęściej powtarzający się wzorzec to, że spadająca świeca to jest z koloru czarnego, a wzrastająca sesja jest koloru białego z takimi czarnymi obramówkami. Ale to, na co chciałbym zwrócić Twoją uwagę. Znowu szczegóły. Taka świeczka składa się z dwóch elementów. Korpusu, i tutaj ten korpus nadaje kolor, oraz wąsów, tak, pokazujące minimum i maksimum. Teraz pozwól, że coś Ci pokażę. Tak? Sama świeczka, nic innego jak graficzne przedstawienie zmiany cen w danym okresie czasu. Składa się ona z czterech elementów. Ceny otwarcia, maksimum, minimum i ceny zamknięcia. I teraz od nas będzie zależało, jak sobie to ustawimy. Bo proszę zwrócić uwagę, jak powstaje świeca. Tu mamy wizualizację świecy jednogodzinnej i rozbicie jej na 6 10-minutowych. Dlaczego 6? No bo w ciągu godziny mamy 60 minut, a więc dzieląc to na 10, daje nam to 6 świeczek. I proszę zwrócić uwagę, że to od nas będzie zależała skala, w jakiej zdecydujemy się inwestować i w jakiej też będziemy obserwować wykresy. To, co na pierwszy rzut oka widać, to przede wszystkim przy bardziej szczegółowym rozpatrywaniu, czyli przy niższych skalach więcej widzimy, tak, tą szczegółowość. Natomiast w wyższych skalach będziemy mieli większą moc. Po prostu im wyższa skala, tym ma większe znaczenie dla przyszłości ruchu na danym walorze, który będziesz obserwował. To, na co chciałbym w tym momencie zwrócić Twoją uwagę, to pamiętaj, że o decyzyjności, czyli o tym, czy świeczka będzie wyglądała w taki czy w inny sposób, będziesz mógł powiedzieć dopiero w momencie, kiedy ona już całkowicie się wyrysuje. Czyli jest taka fajna, zdrowa zasada, że póki świeczka się nie wyrysuje ostatecznie, czyli nie zakończy się jej rysowanie, a zakończenie jest w momencie, kiedy ta jednostka czasu mija, tak? Jeśli to jest godzinna świeczka, no to zawsze na zakończenie godziny mamy ten najbardziej prawdopodobny obraz świecy, to dopiero po jej zakończeniu możemy zacząć interpretować. W trakcie jeszcze wszystko może się wydarzyć, tak jak widzisz tu. Pierwsze 10 minut mocny wzrost, potem przez kolejne dwie świeczki czerwone cena spadała, potem znowu 20 minut kolejny wzrost, a potem znowu 10 minut spadała. I tak wyszło nam taka wolna interpretacja, że taka świeczka, jak to widzisz, to jest to szpulka i ona definiuje nam niezdecydowanie na rynku. Czyli
Oba scenariusze bardzo prawdopodobne po wyrysowaniu się takiej świecy. A dlaczego akurat będziemy pracować na wykresach świecowych? Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy dalej wykres KGHM na polskiej giełdzie. Jest to wykres w skali miesięcznej, czyli każda taka jedna świeczka wizualizuje nam jeden miesiąc. I proszę zwrócić uwagę, że w ekstremalnych miejscach, czyli tutaj na wąsach, na korpusach, wyrysowałem te poziomy, zaznaczyłem je niebieskimi kreskami. W momencie, kiedy przełączymy ten wykres na wykres w skali liniowej, to jest ten sam moment rynkowy, proszę zwrócić uwagę, że ta dokładność nam uciekła. Czyli jeżeli będziemy precyzować bardzo precyzyjnie w zasadzie miejsca zakupu, miejsca sprzedaży, tam gdzie się będziemy bronić, no to bazując na wykresach liniowych zabraknie nam tej precyzyjnej informacji, przez co często narażamy się na niepotrzebne straty. Natomiast na wykresach świecowych zdecydowanie lepiej to widać i o ile na samym początku wydaje się to trudne, to uwierz mi, że po jednym, maksymalnie dwóch dniach pracy na wykresie po prostu przyzwyczaić swój wzrok i zaczniesz to automatycznie rozumieć.